Szanowni zebrani, z nieskrywaną satysfakcją pragnę poinformować, że najbardziej utalentowani uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie naszego miasta już po raz 11 zostaną uhonorowani nagrodami burmistrza. To wyróżnienie, zakorzenione w progu minionej dekady, już na stałe wkomponowało się w oświatowy pejzaż naszego miasta. Stanowi ono wyraz dążenia władz samorządowych do premiowania tych, którzy potrafią w sposób twórczy rozwijać swoje talenty. Jednocześnie wskazuje na to, jak bardzo zarówno burmistrz, jak i radni Rady Miejskiej doceniają wysoki poziom kształcenia i wychowania. Tytułem uzupełnienia pragnę dodać, że środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zgodnie z tradycją zostały zabezpieczone w budżecie miasta. A teraz, szanowni zebrani, pozwólcie, iż w imieniu organizatora i gospodarza dzisiejszej imprezy, burmistrza miasta Sielc, pana Marka Kośmigra, powitam wszystkich zgromadzonych. W sposób szczególny pragnę powitać tych, za sprawą których dzisiaj się spotykamy. 13 wspaniałych, młodych sielczan, którzy za sprawą swoich rozlicznych talentów sprawili, iż możemy ten czas właśnie w taki sposób celebrować. Witam Was, drodzy laureaci Nagród Burmistrza Miasta Sielc, wraz z Waszymi rodzicami, opiekunami, nauczycielami i wychowawcami. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, Nagrody Burmistrza Miasta Sielc dla najbardziej utalentowanych uczniów są już bardzo mocno wryte w rzeczywistość naszego miasta. Po raz pierwszy były wręczane w roku 2001. To już bez mała cała epoka. Kilkakrotnie zmieniał się regulamin, który kształtował zasady i tryb przyznawania tych nagród. Obecnie opieramy się o zasady przyznawania nagród burmistrza miasta Sielc, usankcjonowane uchwałą podjętą przez Radę Miejską Sielca 9 lutego 2008 roku. Szanowni zebrani, z największą przyjemnością zapowiadam przejście do zasadniczej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli czasu, gdy poszczególni uczniowie będą otrzymywali nagrody burmistrza. Zapraszam zatem przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 2, gospodarzy tego obiektu, z prośbą o zaprezentowanie programu artystycznego. Zapraszam. Yeah.
Wężenie na drut uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 proszę zastępcę burmistrza pana Zbigniewa Leszczyńskiego. A ja zapraszam na scenę uczennicę klasy 6 C Monikę Kucharską. A teraz czas na zorientowanie się, czym Monika na takie wyróżnienie zasłużyła. Charakterystyka została przekazana przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2. Monika z klasy 6 C jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną i ambitną, wyróżniającą się również bardzo wysoką kulturą osobistą. Spośród jej licznych osiągnięć najważniejsze to bardzo wysoki wynik z testu kompetencji klas 6, 35 punktów, wzorowe zachowanie i średnia ocen na poziomie 5,3. Bardzo dobry wynik w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Bardzo dobry wynik i tytuł laureata w międzynarodowym konkursie języka angielskiego. Test Oxford Plus, 16 edycja. Monika Kucharska jest również uzdolniona muzycznie. Od 3 lat należy do szkolnego zespołu wokalnego Wesołe Nutki. W latach 2008-2011 wraz z kolegami i koleżankami z zespołu uczestniczyła w licznych koncertach, konkursach i przeglądach muzycznych, odnosząc ogromne sukcesy i zdobywając nagrody. Między innymi drugie miejsce na szczeblu powiatowym w 6. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. O wszechstronności Moniki świadczy fakt, że wśród jej licznych osiągnięć są też osiągnięcia sportowe. Między innymi drugie miejsce w rejonowych indywidualnych biegach przełajowych w Płocku. Drugie miejsce w rejonowych sztafetowych biegach przełajowych w Podgórzu. Pierwsze miejsce w powiatowych zawodach w gminie Piłce Nożnej Dziewcząt. Pierwsze miejsce w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych w Siercu. Pierwsze miejsce w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych w Siercu. Trzecie miejsce w powiatowych zawodach w gminie Piłce Ręcznej. Drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sierpeckiego w Piłce Nożnej Dziewcząt. Trzecie miejsce w 6. biegu Sierpieńcy oraz czołowe miejsca w cyklu czwartków lekkoatletycznych na przestrzeni lat 2008-2009. Na przykład pierwsze i trzecie miejsce w skoku w dal. Drugie miejsce w biegu na 60 metrów. I wreszcie drugie miejsce w biegu na 300 metrów. Monika Kucharska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2. A ja na scenę zapraszam Macieja Piotra Urbańskiego, ucznia klasy 6B. Maciek wykazuje wiele zainteresowań i zdolnień oraz angażuje się w życie klasy i szkoły. Jest aktywnym członkiem Szkolnego Zespołu Wesołe Nutki. Pracuje w organizacjach szkolnych, takich jak Liga Ochrony Przyrody i Związek Harcerstwa Polskiego, w którym pełni funkcję przybocznego. Bierze udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, a także zawodach sportowych, wykazując się dużą wiedzą i znacznymi umiejętnościami. Jego najważniejsze osiągnięcia to średnia ocen na poziomie 5,18 oraz bardzo dobre zachowanie. Status laureata pierwszego stopnia z maksymalną liczbą punktów w Międzynarodowym Konkursie Biologiczno-Przyrodniczym, test Biologia Plus, Oxford Educational zarówno w roku 2008, jak i 2009. Bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Eko Planeta. Drugie miejsce w konkursie wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i o ziemi sierpeckiej w roku 2010.
trzecie miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzecie miejsce w etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu Młodzież zapobiega pożarom w 2010 roku. Maciej Piotr Kurbański, uczeń szkoły podstawowej nr 2. A ja zapraszam ucznia klasy 6 C Adriana Nagrodowskiego. Adrian jest uczniem bardzo zdolnym, ambitnym, charakteryzującym się bardzo wysoką kulturą osobistą. W klasach od 4 do 6 odniósł szereg sukcesów w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Na szczególną uwagę zasługują następujące osiągnięcia. Bardzo dobre zachowanie i średnia oceny na poziomie 5.0. Bardzo dobry wynik z testu kompetencji. 36 punktów. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny oraz bardzo dobre wyniki w kolejnych edycjach tego konkursu. Drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym AS czwartych klas w roku 2009. Pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym AS piątych klas w roku 2010. I wreszcie, żeby być konsekwentnym, trzecie miejsce w międzyszkolnym konkursie AS szóstych klas w bieżącym roku. Adrian jest nie tylko urodzonym matematykiem, lecz również utalentowanym sportowcem. Na szczególną uwagę zasługują jego liczne osiągnięcia sportowe. W bieżącym roku szkolnym było to 8 miejsce w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w sztafetowych biegach przełajowych w Półpysku, 10 miejsce w europejskich biegach przełajowych w Bielicach, 1 miejsce w rejonowych sztafetowych biegach przełajowych w Podgórzu, 3 miejsce w rejonowych zawodach w mini koszykówce w Płocku, również 3 miejsce w rejonowych zawodach mini piłki ręcznej w Płocku, 2 miejsce w rejonowych indywidualnych biegach przełajowych w klasyfikacji drużynowej, także w Płocku. W roku szkolnym 2009-2010 Adrian zajął 1 miejsce w rejonowych biegach przełajowych, 3 miejsce w powiatowych zawodach w mini piłce ręcznej oraz 2 miejsce w powiatowych zawodach w mini piłce koszykowej. Szanowni zebrani, przed Wami Adrian Nagrodowski, uczeń klasy 6 C Szkoły Podstawowej nr 2. Jeszcze raz gratulujemy uczniom, gratulujemy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. A ja tymczasem poproszę Szkołę Podstawową nr 3 o program artystyczny. Zapraszam serdecznie na scenę.
najbardziej utalentowanych uczniów z trójki poproszę zastępcę burmistrza pana Zbigniewa Leszczyńskiego. A na scenę zapraszam Przemysła Gościkowskiego, ucznia klasy 6. Przemysł jest uczniem wzorowym, niezwykle sumiennym i rzetelnym o dużej kulturze osobistej. Zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności stanowi dla niego nieustanne wyzwanie. Otrzymał celujące i bardzo dobre oceny z przedmiotów nauczania i zdobył ostatecznie średnią ocenę na poziomie 5,5, zaś ze sprawdzianu klas 6 otrzymał 37 punktów. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i osiąga wielkie sukcesy. W roku szkolnym 2008-2009 było to trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie z historii ALUS oraz szóste miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym AS czwartych klas. Na przestrzeni roku szkolnego 2009-2010 Przemek uczestniczył w etapie powiatowym konkursu Bezpieczna droga do szkoły. Zajął 9 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka niemieckiego. 3 miejsce w szkolnym konkursie wiedzy profilaktyka uzależnień. 5 miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej. Z kolei w bieżącym roku szkolnym został finalistą ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia, zorganizowanego przez ministra edukacji narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przemek zdobył również 1 miejsce w szkolnym konkursie z języka angielskiego, 6 miejsce w dekanalnym konkursie biblijnym Ewangelista Łukasz i jego Ewangelia. Został laureatem 4 stopnia konkursu historycznego organizowanego przez Oxford i wreszcie 7 miejsce w ogólnopolskim konkursie ALBUS z języka polskiego. Przemysław Gościkowski i jego dokonania. Brawo! 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 Zapraszam koleżankę Krzemka z klasy 6 B, Martynę Jachimowską. Martyna jest wszechstronnie uzdolnioną osobą o szeroko rozwiniętych zainteresowaniach. Brała udział w wielu konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym i ogólnopolskim, promując szkołę i miasto. W klasie 6 uzyskała średnią ocen 5,0 oraz zerowe zachowanie. W bieżącym roku szkolnym odnotowała wiele sukcesów. 11 miejsce w ogólnopolskim konkursie ALUS z języka polskiego. 3 miejsce w etapie szkolnym ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia. Zakwalifikowała się wówczas do etapu rejonowego, gdzie zajęła 6 miejsce. 13 miejsce w ogólnopolskim konkursie języka polskiego Olympus. 9 miejsce w konkursie językowym Ojczyzna, Polszczyzna. Zajęła 2 miejsce w szkolnym konkursie matematycznym oraz zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Uzyskała 4 miejsce w powiatowym konkursie matematycznym AS N-tych klas. 2 miejsce w międzynarodowym konkursie z języka polskiego Wehikułem czasu do starożytności. Uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie Ekoplaneta, zajmując 14 miejsce. Martyna jest uczennicą wyjątkową o wszechstronnych zdolnościach i zainteresowaniach.
chętnie pomaga kolegom nadrobić zaległości z matematyki i systematycznie wspomaga ich z języka angielskiego. Wszystkie sukcesy wypracowała swoją sumiennością, gotliwością i systematycznością, co jest godne podkreślenia. A to wszystko osiągnęła Martyna Jakimowska, uczennica klasy 6B Szkoły Podstawowej nr 3. A teraz pragnę zaprosić ucznia klasy 6A, Cezarego Brodowskiego. Cezary ma średnią ocenę na poziomie 5,54, zaś z zachowania został wyróżniony oceną zerową. Uzyskał 37 punktów w sprawdzianie prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jest wszechstronnie uzdolniony, ambitny, uczynny i koleżeński. Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych i sportowych, w których zdobył wysokie lokaty. Wyróżnia się w szkole wyjątkową aktywnością sportową, a jednocześnie skromnością i taktem. Swoimi działaniami promuje szkołę i miasto. Ma rozległe zainteresowania, przede wszystkim związane z matematyką i sportem. Jest ofiarnym darczyńcą w akcjach charytatywnych na rzecz uszkodowanych, bardzo zaangażowanym w zbiórkę surowców wtórnych. W bieżącym roku szkolnym zajął m.in. 6. miejsce i dyplom laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Matematyki Olympus 2011. 2. miejsce w biegu na dystansie 600 metrów w festiwalu biegowym o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. 7. miejsce w międzypowiatowym finale konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w Sikorzu. 1. miejsce w powiatowym czwórboju lekkoatletycznym w konkurencji indywidualnej chłopców. 2. miejsce w powiecie w skoku w dal. 2. miejsce w skoku w dal w 18. memoriale imienia Tadeusza Wiśniewskiego. 2. miejsce w skoku w dal w 19. memoriale imienia Ryszarda Franczewskiego. 5. miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym AS Enter Class. 1. miejsce w szkolnym konkursie matematycznym. 1. miejsce w szkolnym konkursie informatycznym prezentacje multimedialne o szkole. 1. miejsce w szkolnym konkursie matematycznym AS Enter Class. 1. miejsce w szkolnych igrzyskach sportowych. 3. miejsce w pływaniu z pływem grzbietowym w 3. szkolnych zawodach pływackich. 3. miejsce w szkolnym konkursie z zakresu kultury brytyjskiej Window on Britain. Jako uczeń klasy 5 został laureatem 2. stopnia w międzynarodowym konkursie Oxford Test Matematyka Plus. Laureatem 6. miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznym Olympus. I wreszcie uczestniczył w finale wojewódzkim mazowieckich igrzysk młodzieży szkolnej w biegach przełajowych. A to wszystko osiągnął Cezary Brodowski, uczeń klasy 6 A Szkoły Podstawowej nr 3. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. A teraz przechodzimy płynnie do szkół gimnazjalnych. Rozpoczynamy od pierwszego niepublicznego gimnazjum w Sierpcu, którego przedstawicieli z prośbą o wykonanie programu artystycznego zaproszę na scenę. Bye.
dam. Cokolwiek i kasę, widzę i pasę, no kto ci to dał? To po sześciu zerach, zegarek kapiera, no kto ci to dał? Ma zakładki w dniu wyniku, parę co weekend, no kto ci to dał? Kto ci to dał? I wręczanie nagród w pierwszym niepublicznym gimnazjum i pierwszej prywatnej szkole podstawowej. Zgodnie z regulaminem przewidywana jest jedna nagroda burmistrza, o wręczenie której poproszę zastępcę burmistrza pana Zbigniewa Leszczyńskiego. A na scenę zapraszam laureatkę tejże nagrody, Justynę Jabłonowską. Zapraszamy. Justyna uczęszcza do drugiej klasy pierwszego niepublicznego gimnazjum w Świercu. Otrzymuje promocję z wyróżnieniami. Jest wszechstronnie uzdolniona. Posiada bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdza średnia ocen na poziomie 4,75. Uzyskała ocenę zerową z zachowania. Justyna bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brała udział w różnego rodzaju konkursach, osiągając wysokie wyniki. Drugie miejsce w konkursie recytatorsko-plastycznym Papież, który zmienił świat. Czwarte miejsce w konkursie wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i o ziemi świerteckiej. Drugie miejsce w konkursie plastycznym Moja mała ojczyzna oraz udział w drugim etapie kuratoryjnego konkursu z języka polskiego. Justyna jest ambitna, obowiązkowa i prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza szkołą. Z dużym zaangażowaniem reprezentuje naszą szkołę w środowisku, na różnego rodzaju akademiach, apelach i wszelkich przedsięwzięciach szkolnych. Justyna Jabłonowska, uczennica klasy drugiej pierwszego niepublicznego gimnazjum. Zapraszam przedstawicieli najmłodszej na naszym rynku edukacyjnym szkoły, czyli gimnazjum imienia biskupa Leona Wyknańskiego. Zapraszam i proszę o przedstawienie.
Tymczasem sprawdźmy, który z uczniów szkoły zasłużył na nagrodę burmistrza. O jej wręczenie, zgodnie z tradycją, poproszę pana Zbigniewa Leszczyńskiego, zastępcę burmistrza. A nagrodzony jest Filip Borek. Zapraszam na scenę. Średnia ocen Filipa wyniosła 5,31. Otrzymał ocenę celującą z języka polskiego, angielskiego, biologii, informatyki oraz wychowania fizycznego, zachowania wzorowych. Katalog osiągnięć Filipa przedstawia się następująco. Uprzedzam, że jest dosyć długi. Uzyskanie tytułu laureata ustnej gimnazjalnej olimpiady wiedzy ekologicznej organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody pod patronatem kuratora oświaty oraz starostę polskiego. Udział w kuratoryjnej olimpiadzie z języka polskiego, zakwalifikowanie się do etapu rejonowego. Drugie miejsce w zawodach pływackich w sierpcu w stylu klasycznym w finale powiatowym Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udział w konkursie z języka polskiego pod hasłem z poprawą polszczyzną na co dzień. I zakwalifikowanie się do drugiego etapu tegoż konkursu. Udział w konkursie kuratoryjnym z biologii. Udział w ogólnopolskim konkursie Olympus z języka niemieckiego. Udział w ogólnopolskim konkursie Olympus z języka angielskiego. Zajęcie 20 miejsca w skali kraju w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego. Zajęcie 12 miejsca w kraju w ogólnopolskim konkursie Panda z języka niemieckiego. Zajęcie 15 miejsca w ogólnopolskim konkursie Panda z języka angielskiego. Zajęcie 27 miejsca w kraju w ogólnopolskim konkursie Panda z matematyki. Filip jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej, sumiennym, ambitnym, cieszącym się zaufaniem rówieśników. Odznacza się wysokimi wynikami w nauce oraz konkursach. Charakteryzuje się wzorową postawą uczniowską i aktywnością społeczną. Filip bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz reprezentuje szkołę w różnego rodzaju zawodach sportowych. Filip Borek, uczeń klasy trzeciej Leonii. Dziękujemy serdecznie i dziękujemy. A ja tymczasem zapraszam
artystyczną reprezentację gimnazjum miejskiego imienia Mikołaja Kopernika w Sierpcu. Zapraszam serdecznie. Bardzo dynamiczny sposób uczniowie gimnazjum miejskiego imienia Mikołaja Kopernika zapraszają nas na wakacje, bo odebrałem, myślę, że to tak wygląda. A my tymczasem podążamy dalej torem wręczania nagród burmistrza. I tu chciałbym przypomnieć, iż gimnazjum miejskie jako szkoła duża, licząca obecnie 515 uczniów z klas 1-3, zasłużyła na 5 nagród. Sprawdźmy zatem, kto w ocenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum Miejskiego zasłużył na tegoroczną nagrodę burmistrza. O wręczenie nagród 5 poproszę pana Zbigniewa Leszczyńskiego, zastępcę burmistrza oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Zbigniewa Mroczkowskiego. A ja zapraszam na scenę, można powiedzieć, weterana Piotra Woźnickiego, ucznia klasy drugiej A Gimnazjum Miejskiego. Piotr odnotował bardzo wiele osiągnięć na swoim koncie. Tymczasem, występując w barwach Gimnazjum Miejskiego jako uczeń klasy drugiej A,
osiągnął imponującą średnią wysokości 5,6. A oceny celujące uzyskał z matematyki, chemii, geografii, plastyki, informatyki, muzyki, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie oraz religii. Zachowanie wzorowe. Piotr przejawia zdolności do rozległego i bardzo swobodnego przenoszenia wyników nauki na dziedziny i sytuacje pokrewne. Jego osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach są wysokie, oryginalne i twórcze. Jest osobą, która cechuje się indywidualizmem i oryginalnością sprzyjającą aktywności twórczej. Piotr przejawia bardzo dużą inicjatywę w samokształceniu, nie poprzestając na działalności szkolnej. Jest bowiem także uczniem szkoły muzycznej drugiego stopnia. Jest osobą, która legitymuje się wysokim poziomem zdolności ogólnych i specjalnych. Jest człowiekiem myślącym krytycznie. Jego zainteresowania przeradzają się w trwałe i realizowane pasje poznawcze, które znajdują swoje odzwierciedlenie i równocześnie potwierdzenie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w których uzyskuje wysokie lokaty. Najważniejsze osiągnięcia Piotra to laureat konkursu geograficznego dla uczniów Gimnazjum Województwa Mazowieckiego, finalista konkursu matematycznego dla uczniów Gimnazjum Województwa Mazowieckiego, zakwalifikowanie się do etapu rejonowego konkursu chemicznego dla uczniów Gimnazjum Województwa Mazowieckiego, finalista przedmiotowego konkursu informatycznego dla gimnazjalistów Loggia 11, laureat w międzynarodowym konkursie Kantor Matematyczny, pierwsze miejsce w międzygimnazjalnym konkursie matematyczno-przyrodniczym organizowanym przez Gimnazjum w Rościszewie, drugie miejsce w konkursie matematycznym dla uczniów Gimnazjum w Sikorzu, ósme miejsce w finale internetowego konkursu matematycznego Matrix.pl, pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie Poliglota 2011, pierwsze miejsce w drugim międzyszkolnym konkursie Deutschmacht-Spach, pierwsze miejsce w czwartym konkursie wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym Tęcza, pierwsze miejsce w czwartym międzyszkolnym konkursie ortograficzne łamigłówki dla mądrej główki, pierwsze miejsce w dekanalnym konkursie biblijnym Bohaterowie Biblijni w księgach Estery, Judyty i Joela. I wreszcie na deser pierwsze miejsce w pierwszym międzygimnazjalnym konkursie z języka niemieckiego. I Państwo się nie przysłyszeliście. To są osiągnięcia jednego ucznia. Ucznia klasy II A Gimnazjum Miejskiego Piotra Wożnickiego. Zapraszam drugiego laureata, Jakuba Waśkiewicza z klasy 3B. Jakub jest uczniem szczególnie zainteresowanym historią. Jego wiedza obejmuje obszar znacznie wykraczający poza program szkolny. Pogłębia on swoje wiadomości poprzez uczestnictwo w kole historycznym oraz samodzielną lekturę publikacji książek historycznych. Pozwala mu to na udział w wielu konkursach z tej dziedziny, jak również zajmowanie najwyższych lokat. Jakub uzyskał w konkursie wiedzy o Parlamencie Rzeczypospolitej i ludziach tworzących jego dzieje pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim i, uwaga, pierwsze miejsce w skali ogólnokrajowej. Zajął pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu historycznego
losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia. Awansował tym samym do etapu ogólnopolskiego. Jakub zakwalifikował się również do etapu wojewódzkiego konkursu Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem Autorytet w czasach trudnych. Polska i Polacy w latach 1939-1989. Wreszcie Jakub uzyskał status laureata w regionalnym konkursie historycznym Polska-Jagiellonów. Jakub jest systematyczny, rzetelny i chętnie dzieli się swoją wiedzą z rówieśnikami. Jest osobą nietusinkową i taką, która jest dumna i przyprawia o radość każdego nauczyciela. Jakub Waśkiewicz z klasy 3 B. A ja zapraszam z klasy 3 C Karolinę Kraska. Uprzedzę, że to jedyna pani w tym towarzystwie. Karolina ma szereg osiągnięć, jest uczennicą wybitną, a przy tym bardzo skromną. Wyróżnia się dużą kulturą osobistą i taktem. W zespole rówieśników jest niezwykle lubiana. Od 3 lat pełni funkcję gospodarza klasy. Jej ustalenia są wszechstronne, a szczególnie wyróżnia się w przedmiotach przyrodniczych. W tym roku Karolina została laureatką konkursu biologicznego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, laureatką 8. Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Zarząd Okręgowy w Płocku, także pod patronatem Kuratora Oświaty. Zajęła pierwsze miejsce w szkolnym i pierwsze miejsce w rejonowym etapie 19. edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża i reprezentowała szkołę w etapie okręgowym, zajmując czołowe 6. miejsce. Brała udział w międzygimnazjalnym konkursie wiedzy na temat segregacji i właściwego gospodarowania odpadami. Cała prawda o odpadach, którego organizatorem było gimnazjum w Susku. Zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Eko Planeta. Uczestniczyła w pierwszym i drugim etapie konkursu matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zajęła 4. miejsce w finale w rejonowym konkursie matematycznym w Sikorzu. Zajęła 14. miejsce w finale 14. konkursu Małachowie. Brała również udział w finale konkursu matematycznego Jagiellonicznych. Uczestniczyła w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2011, uzyskując na 150 punktów możliwych do zdobycia 80. Karolina zakwalifikowała się również do 3. etapu konkursu języka polskiego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uczennica jest uzdolniona plastycznie, a jej prace charakteryzują się dużą dojrzałością i niezwykłością. W tym obszarze zajęła 3. miejsce w międzypowiatowym konkursie plastycznym Wszechświat nas otacza, którego organizatorem było Gimnazjum Miejskie w Sierpcu. Zajęła 1. miejsce w 1. regionalnym konkursie plastycznym Mój krajobraz, zorganizowanym przez Liceum Plastyczne w Płocku. I wreszcie 3. miejsce w konkursie plastycznym Jan Paweł II, Wielki Święty, Pielgrzym Patriota, którego organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. Karolina uzyskała oceny celujące z matematyki, języka polskiego, biologii i plastyki. Jest osobą bardzo koleżeńską i życzliwą.
Karolina Kraska, klasa 3C. I pozostajemy nadal w 3C, a ja zapraszam na scenę Krzysztofa Urbańskiego. Krzysztof Urbański, słusznie bardzo uzdolnionym i pracowitym, swoje zainteresowania rozwija systematycznie w zakresie, biorąc udział w wielu konkursach. Jest laureatem konkursu biologicznego, organizowanego przez mazowieckiego kuratora oświaty, laureatem konkursu geograficznego, także organizowanego przez mazowieckiego kuratora oświaty, finalistą 8. Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a ponadto zajął pierwsze miejsce w szkole w 19. edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez PCK i reprezentował szkołę w etapie rejonowym tegoż konkursu. Udział w międzygimnazjalnym konkursie wiedzy Cała Prawda o Odpadach. Zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Eko Planeta. Odniósł wiele sukcesów w konkursach matematycznych. Brał udział w etapie szkolnym konkursu matematycznego organizowanego przez mazowieckiego kuratora oświaty. Zajął 8. miejsce w finale w międzygimnazjalnym konkursie w Sikorzu. Brał udział w międzygimnazjalnych konkursach Jagiellończyk i Małachowa. Uczestniczył także w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2011. Krzysztof jest aktywnym członkiem koła astronomicznego, którego sukcesem jest odkrycie asteroid w ramach międzynarodowego programu badawczego International Astronomical Research Collaboration. Prezentował wyniki badań tego zespołu, promując naszą placówkę. Fotografia wykonana przez Krzyśka znajduje się w albumie Siedl z fotografii, pozycji mającej na celu wypromowanie miasta i jego okolic. Krzysztof uzyskał ceny celujące z historii, chemii, biologii, geografii, plastyki i muzyki. To są zasługi Krzysztofa Urbańskiego, ucznia klasy 3C. I tak jak zapowiadałem, zostajemy w klasie 3C, a na scenę zapraszamy Łukasza Chmielewicza. Łukasz Chmielewicz to uczeń wszechstronny, uwzględniony o różnorodnych zainteresowaniach i pasjach. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, niezwykle koleżeński, życzliwy i pomocny. Przez 3 lata pełnił funkcję skarbnika klasowego, był też chorążym w szkolnym poczcie sztandarowym. Łukasz osiągnął wiele sukcesów w konkursach na szczeblu wojewódzkim, międzygimnazjalnym i zawsze chętnie reprezentował szkołę. W tym roku szkolną szczególne wyniki uzyskał w konkursach matematycznych. A oto one. Łukasz zakwalifikował się do 3. etapu konkursu matematycznego organizowanego przez mazowieckiego kuratora oświaty. Zajął 1. miejsce w finale rejonowego konkursu matematycznego w Sikorzu. Zdobył 1. miejsce w finale konkursu matematycznego Jagiellończyk organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Jagieły w Płocku. Zajął 9. miejsce w finale 14. konkursu matematycznego Małachowia w Płocku. Uzyskał 97,5 punktu na 150 możliwych w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2011. Łukasz został finalistą 8. Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zajął 3. miejsce w szkolnym etapie konkursu biologicznego organizowanego przez mazowieckiego kuratora oświaty. Brał udział w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez PCK w konkursie Cała Prawda o Odpadach. Brał udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Eko Planeta.
uczestnikiem trzeciego etapu kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Zajął też pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie zawodoznawczym organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu Ja i Moja Przyszłość. Otrzymał wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym na projekt Witacza organizowany przez starostę sierpeckiego. Łukasz uzyskał oceny celujące z matematyki, języka polskiego, historii, fizyki, chemii, a przy tym wszystkim jest wzorowym uczniem. To Łukasz Kirewicz, klasa trzecia C, Szkoła Gminna. Panie Burmistrzu, szanowni goście, państwo dyrektorzy, nauczyciele, drodzy uczniowie. Dzisiejsza uroczystość to podsumowanie waszych sukcesów, osiągnięć, ogromnych osiągnięć, bo tak ciężkiej pracy w całym roku szkolnym, ale efektywnej pracy należą się słoneczne wakacje. I tego i wszystkim życzę. W imieniu pani dyrektor Janny Banasiak, dyrektor delegatury w Płocku, kuratorów oświaty w Warszawie, wszystkim nagrodzonym gratuluję, a w szczególności za duch sportowej rywalizacji chciałabym nagrodzić Angelikę Słupecką, uczennicę Gimnazjum Miejskiego imienia Mikołaja Kopernika w Sierpcu. Dziękujemy bardzo serdecznie, gratulujemy i prosimy o przekazanie pozdrowień pani dyrektor delegatury. A ja zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wracam do motywu konkursu. Otóż od 4 lat z inicjatywy burmistrza miasta Sierpc oraz radnych rady Sierpca organizowany jest konkurs wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i o ziemi sierpeckiej. Tegoroczna 4. edycja konkursu odbyła się w oparciu o zarządzenie nr 96 burmistrza miasta Sierpc z 24 listopada 2010 roku. Generalnie rzecz biorąc, rywalizacja odbywała się w dwóch planach. Pierwsza grupa wiekowa obejmowała klasy 5 szkół podstawowych. Druga grupa wiekowa to uczniowie klas 2 gimnazjów. Rywalizacja była długotrwała i wielokrotnie, z tego co słyszeliśmy, niesłychanie zacięta. Eliminacje wewnątrzszkolne kończyły się wyłonieniem określonej ilości reprezentantów, którzy przystąpili do ogólnomiejskiej konfrontacji 8 kwietnia bieżącego roku. W każdej z grup wiekowych odbyło się sprawdzenie zarówno wiedzy, jak i umiejętności dotyczących samorządu, ale też historii o naszym mieście i ziemi sierpeckiej. Zgodnie z regulaminem laureaci tegoż konkursu nagradzani są w związku z uroczystością organizowaną z okazji wręczenia nagród burmistrza miasta. I tak się dzieje w tej chwili. O wręczenie nagród laureatom pierwszej grupy wiekowej, przypominam, to uczniowie szkół podstawowych, a konkretnie klas 5 tychże szkół, poproszę zastępcę burmistrza, pana Zbigniewa Leszczyńskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, sędziego sądu konkursowego, pana Kazimierza Czernińskiego. Zapraszam serdecznie. Szanowni państwo, zgodnie z punktem 8 regulaminu konkursowego laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. Przy czym zdobywcy 2. i 3. miejsca otrzymują wydawnictwa albumowe, natomiast ci, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium, otrzymują cenną nagrodę rzeczową. A zatem zapraszam na scenę zdobywcę 3. miejsca w 1. grupie wiekowej, Piotra Wojdę, reprezentanta szkoły podstawowej nr 3. Zapraszam.
Miejsce drugie zajęła reprezentująca barwy szkoły podstawowej numer 2 Aleksandra Sławińska. Zapraszamy. Ola walczyła bardzo dzielnie o zwycięstwo w tym konkursie. Potrzebne były dwie dogrywki. Emocje sięgnęły z zenitu, ale cóż, regulamin powoduje, że zwycięzca może być tylko jeden, a został nim uczeń Szkoły Podstawowej nr 3, Bartosz Mazurowski. Zapraszamy. Bardzo prosimy o dokonanie wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród. Teraz przechodzimy do drugiej kategorii wiekowej, czyli uczniówka z drugich gimnazjów. W rywalizacji konkursowej zmierzyli się w tym roku uczniowie z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika oraz pierwszego niepublicznego gimnazjum. Lista laureatów przedstawia się następująco. Trzecie miejsce zajęła Sylwia Wojtas, uczennica Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika. Zapraszamy. W miejscu drugim uplasował się również uczeń Gimnazjum Miejskiego Piotr Jankowski. Bardzo proszę. A miejsce pierwsze zajął, i tu możemy mówić o małym slemie, także uczeń Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika, uczeń, który już dzisiaj gościł, Piotr Wożycki. Zapraszamy. Przed Państwem, Wam, drodzy uczniowie, laureaci tegorocznej czwartej edycji konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej. Wielkie oklaski dla tych, którzy o samorządzie wiedzą naprawdę dużo. A teraz pragnę zaprosić wszystkich tegorocznych laureatów Nagrody Burmistrza. 13 wspaniałych uczniów naszych miejskich szkół. Zapraszam do wspólnej fotografii.